To jest jeden z takich bardzo dobrych papierków lakmusowych w ogóle dla tej gry, że oni poczuli pewne zaangażowanie, bo to, o czym tak naprawdę mówi This War of Mine, jest to, czy my się angażujemy, czy my poświęcamy swoją uwagę temu, co się dzieje na świecie, i o to się tak naprawdę toczy stawka. Były dyskusje żywiołowe przed komputerem, polegające na tym, że co powinniśmy teraz zrobić. Czy zaufamy tej postaci, czy też nie. Czy wejdziemy tam, może zerkniemy przez dziurkę od klucza, zobaczymy, a może uciekaj. Ej, co on tu idzie? Uciekaj. Naprawdę trzeba było się pogłowić i oni musieli się pogłowić nad tym, jaką drogą podążą. To przychodziło z pewnym trudem, ale to dobrze. To jest właśnie podjęcie pewnego wysiłku. Jedzenie bardzo dużo. Idziemy leki tu, bardzo dużo. Broń bardzo... Idziemy tam. Muszą dwie osoby na czuwaniu zostać, bo kradli nas. Te postaci też nie są anonimowe. One mają swoją historię. Moi uczniowie się zapoznawali z tymi historiami i też nie były to postacie zupełnie obce. Z kim mieliście tutaj do czynienia? Kim byli nasi bohaterowie? No, rodziną. Rodziną? A kto, pamiętasz imiona? Masz spisane, możesz sobie... Iskra i Christo. Christo, okej. Okay. Czy ktoś jeszcze wylosował taki zestaw? Proszę, ręka w górę. No zobaczcie, mamy tutaj troszeczkę, okej. Okay. Kuba, kim jest Katia? Katia to reporterka. Była zapisana taka informacja, że umie się targować, co pewnie ma jakieś tam przełożenie, gdy możemy targować się z osobą, która przychodzi nam do drzwi, ale nie zdążyliśmy tego wypróbować. Okej, zobaczcie, o czym my mówimy. Mówimy o postaciach w grze, tak jakbyśmy mówili o jakimś bohaterze, prawie że literackim. Oni mogą mieć jakąś motywację, ewentualnie jakieś przeżycia, tak? Różnią się bardzo. Podczas wojny, tak jak motto gry też głosi, no, nie wszyscy są żołnierzami. To nas powinno zaprowadzić do tematu gry, czyli ludności, losów ludności cywilnej podczas konfliktu. Mało tego, osoby wykluczone społecznie, które normalnie w czasie pokoju mają trudną sytuację, no, cierpią w dwójnasób. Dzieci podczas wojny to też jest temat, który jest bardzo trudny, rzadko pokazywany w filmie tak naprawdę, ponieważ jest to ciężki kawałek chleba do przetrawienia dla widza. Tutaj jest ten temat podjęty. Jest druga w nocy. I mamy się spać, a co robi córka? Siedzi. Kupię. Sprawdź stan córki. Powiedziała ona. Smutna. A co mogę zrobić, żeby nie była smutna? Jeść, może ją uczynić. Nie ma jedzenia. Gra oddziałuje wielotorowo na gracza, pozwala mu przede wszystkim wziąć też kontrolę, wziąć też udział w tych wydarzeniach. No tutaj pojęcie immersji jest bardzo, bardzo kluczowe. Jakie uczucia wam towarzyszyły podczas grania? Ekscytacja. Smutek. Smutek, okej. Okay. Coś jeszcze? Ja bym powiedziała, że trochę frustracja, bo no to jest typu po prostu wywalowa i często jest tak, że nawet jak się bardzo chce, to się czegoś nie można zrobić, trzeba wybierać jakby mniejsze zło. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że czy się nam to podoba, czy nie, to obecnie młodsze pokolenia, one obcują z ekranami rzadziej niż byśmy chcieli z kartkami książek i należy się do tego po prostu dostosować. Więc ja wiem, że moi już nie wygrają w coś, wiem, że grywają w różne tytuły, dlatego jest to kanał, którym wydaje mi się, że ten trudny temat łatwiej jest w ten sposób uczniom o tym opowiedzieć. Ta gra też posiada coś, co bardzo sobie cenię w wielu produkcjach, czyli trudne wybory moralne, tak, które są też konsekwencją wojny, która się dzieje w uniwersum gry. Jest to dobry moment, żeby sprawdzić samego się, po prostu co by się zrobiło w takiej sytuacji, postawić się w czymś, z czym na co dzień inne media nie pozwalają nam zapoznać się, ani postawić tej sytuacji. Myślę, że ta gra wiele uczy. Uczy zdecydowanie, że życie nie jest takie proste podczas wojny. Pokazuje, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, może prowadzić do wielu rzeczy. Myślę, ja po prostu jako osoba, że jak ktoś lubi historię, to już na pewno definitywnie powinien zagrać. Co musi się wydarzyć, by ktoś, kto nie jest żołnierzem, kto jest cywilem, kto wykonuje swoją pracę, stał się tym żołnierzem podczas wojny. Mottem tej gry jest takie zdanie: na wojnie nie każdy jest żołnierzem. Na wojnie nie każdy jest żołnierzem. A powiedzcie mi, co się musi wydarzyć,
żeby ktoś tym żołnierzem został i był gotów do czegoś takiego albo do innych działań, aby odebrać komuś życie. Nasz patron Krzysztof Kamil Baczyński jest też dowodem tego, że ktoś, kto w normalnych warunkach jest poetą i wrażliwym chłopakiem, czy mężczyzną, można już powiedzieć, młodym mężczyzną, musiał stać się żołnierzem. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. To, o czym oni się dowiedzieli na historii i ta przeszłość, ona się nie zamyka, nie domknęła się. Wojna, ja tak też na zajęciach uczniom powtarzam, ona się niestety ludziom przydarza. Wojna jest zawsze na czyimś progu. I to jest szalenie istotne. Więc tego tematu nie należy omijać. Dorośli ludzie powinni ten świat poznać w całości, a nie jego cenzurowaną, wylukrowaną wersję. Niestety. Tak wygląda współczesny świat i to jest dość dobre okienko This World of Mine, żeby sobie do tego świata zajrzeć. Światła purpurowy, by mi zawełkać w